for some time now, and I know that I will be forever in this place. For your voice, it keeps me breathing, forgiving, believing. Maybe someday it will change. And I'm looking to your eyes, and their eyes, and my eyes. And I'm trying to be brave, but my soul is always aching. Siemaneczko, z tej strony Robert, mamy dzisiaj środę 18 sierpnia. Jesteśmy po żniwach, udało się zakończyć sobotę 14. Także możemy brać się za kolejne roboty. Jak widzicie, zapiałem już pług. Pług zapiałem, bo jedziemy podorać pod coś nowego, pod rzepak. Jedziemy właśnie pod rzepak podorać. Już tu poszykowałem sobie sprzęt, oczywiście nawozy pod korzeń. Fosa Agro Ultra 8. Siewnik poprawiłem. Poprawiłem siewnik, wymieniłem z przodu ząbki. No i oczywiście najważniejsze zrobiłem, wymieniłem na nowe zagarniaczki, bo już tamtych to niewiele zostało. Ogólnie już miejscami nie było nawet elki, tylko same pręty pozostawały, także są zagarniaczki. Siewnik pierwszy będzie miał swój pierwszy raz w rzepaku. Nie było nigdy sianego rzepaku tym siewnikiem. Także trzeba będzie to ogarnąć. Ogólnie już jest pozamykane, co drugą redlicę będziemy siać. Te z tyłu nie sieją w ogóle. Sieją wszystkie te z przodu. Tu stoi rozsiewacz, też już wyciągnąłem, bo muszę jeszcze poplon posiać. No i nawozy pod korzeń. Tutaj dalej stoi Hardy. Hardy przyjechał też na przedłużkę ramion, bo oczywiście go kupiłem, to musiałem zdjąć, bo miałem wszystko w 18 zrobione. W zimowych zbożach, no na Jaremi właśnie się zastanawiałem, czy to siać na 21, czy na 18, ale z racji tej, że zabiegi wypadają i tak właśnie podobnie, no to nie chciało mi się już przekładać, więc robiłem wszystko na 18. Tu miałem takie właśnie króciaki, sobie dorobiłem, z wiosny było trochę czasu, to dorobiłem po jednej jeszcze końcówce, tutaj zdjąłem te oryginalne belki, teraz już będziemy wszystko robić na 21, a jeszcze wracając do siewnika, no to wiecie, muszę zrobić talerze, ale tu mam znaczniki, nie używam właśnie ich, to zaraz to zdemontujemy, jutro czy tam kiedy. No i tutaj do belki coś się domontuje, no żeby zrobić ślad pod opryskiwacz. No nie będę tak na pałę pryskał, bo środka mi nie starczy, mam tylko na 6 hektarów. Ogólnie rzepaku planuję tylko 6 hektarów posiać na dobry początek. Czekajcie, wam powiem odmianę, bo gdzieś tu miałem odmianę w telefonie. I gdzie to było, kurde? Szukaj. O, ogólnie odmiana Murphy, jest to odmiana populacyjna. Na razie tylko tak, później może coś w tej mieszańcu, w hybrydzie spróbujemy na kolejny rok.
No muszę wprowadzić rzepak, żeby uzyskać trochę lepszego zmianowania, bo kiedyś miałem tak, że 3 lata przesiewaliśmy zbożem, szły łąki, 5 lat było to tak, odpoczywała ta ziemia, po prostu zatrawiona była. Ale trochę się zmieniło, bo teraz trochę tych mniej łąk mam, no i tą ziemię muszę w czymś ubogacić strączkowym. No jak nie wypali mi rzepak, no liczę, żeby wypalił, no, żeby też na tym nie stracić. Bardziej chodzi tu o stanowisko, żeby było lepsze stanowisko pod pszenicę, no i zmianowanie, no wiecie, muszę jakiegoś strączka wprowadzić. No jak nie wypali, no to naprawdę, albo groch, albo bobik, zobaczymy. Więc tak, no jesteśmy po żniwach, tu wszędzie gdzieś tam zboże jest ponasypywane, tu jest pszenżyto chyba jarę, tam żyto, tam jest też żyto. Tu mam rzepaczek od sąsiada na poplon. No i tak, zabieramy się pomału do roboty, tu rozrzutnik stoi, o właśnie ostatnio się nie bawiłem w rozrzucanie wapna, wziąłem do tego rozrzutnik. Najlepszy sprzęt, 3 łychy wapna z Jake'i. Fakt, że Ruski miał problem pod górkę wciągnąć, no to później już na dwóch jeździłem. Pług jest przygotowany, już tu wszystko posmarowałem. Jeszcze jedzie Miruś, to go tu zdążę z wam nagrać. No żeś naładował! Miruś wywozi na pryzmę obornik, bo już płyty są pełne. Trzeba się pozbyć towaru. No i później będzie rozrzucał. Także trzeba będzie MTZ-a wypiąć właśnie. Właśnie, no fajnie, teraz po tym wapnie się przeczyści. Obornik pójdzie, także przeczyści te wapno. No i nie trzeba będzie tak dużo myć. Ogólnie przyczepy jeszcze są pełne. Niektóre, no to jest akurat fest nasypana mieszanki. No na razie zostawiłem temat, tam muszę podorać. Wtedy się zajmę opróżnieniem przyczepy. Zresztą i tak już po żniwach to ona już nie jest potrzebna. No i co? Nie ma co przedłużać. Biorę kamerę na głowę. Lecimy. Dobra, możemy się zbierać. A, jeszcze tylko światełko wyłączę. Po co ma się świecić? Dobra. Pakujemy się do miski. No ten wąż wczoraj strzelił cały ciągnik, ufajdało, musiałem pojechać na myjnię. Oczywiście ciężko było też znaleźć, taki dość długi tam idzie wąż hydrauliczny, ale akurat z fartem był nowy, taki podobnej długości, dziuty jest tam krótszy, ale to nie przeszkadzało, tamten był właśnie dłuższy, był zawinięty, a ten wręcz wyszedł po prostej i nie jest zawinięty. Dobra, gdzieś tu picie sobie wrzucić, kamerę trochę ogarnąć, żeby to nie wypadło. Najlepiej to zamknąć, bo jak spadnie, no się wtedy wszystko rozsypie na podłodze. A tak to jak spadnie, no to wszystko się poprzewraca, ale w środku. O, dobra. No, wrota się nie zamknęły jak trzeba. Hebel mam już włączony. Tworzymy okno. Palimy chrupka. Cyk, pyk, pyk, pyk. A, zawsze coś zapłacze, jak jest zimny. Dobra, światła trzeba włączyć, żeby działała nam jeszcze dwie sekcje na rozdzielaczu, muszą działać. Teraz sobie podniesiemy całość. Podniesiemy całość do góry. Dobra. Teraz trzeba go włożyć do transportu. Aha. Gdzieś z tym wałem pan pokombinował. No dobra, wystawił się. Dobra, jest złożony pług, ale wyjdę, zabezpieczę. Wyjdę, zabezpieczę, bo się bujnie gdzieś, obciążenie na przewody idzie duże wtedy. Cyk, cyk. Dobra. Trzeba dolać trochę paliwka. Okej, paliwo się tankuje. Paliwko się tankuje, bo lepiej mieć trochę więcej, zawsze lepiej z zapasem. Bo tam trochę górzysty teren jest później, żeby nie było przypału pod górą.
za wysoko jest na przodzie trochę. O, oj tak, o, fajnie do transportu, wtedy on stabilniej się trzyma. Warto zabezpieczyć, bo tutaj ten wąż, nie, wróć. Ten wąż był wymieniany. A ten jest stary i też jest tutaj już trochę uszkodzony. Kiedyś było tak, że mi wyrwało tutaj te mocowanie ze śrub, no i wlazło tam w te przewody wszystkie, no i pokaleczyło trochę. No i nic dziwnego, że będą teraz strzelać, ale już przewody są leciwe, no. Puch ma swoje lata, bo to jest 97 rok, więc no leciwy sprzęt już. No i już jesteśmy na polu. Właśnie tutaj, gdzie była najlepsza pszenica. Bo tutaj jest dobra klasa, to jest trzecia A, trzecia B. No i tam trochę czwartej na samym końcu pola. Ale to już nawet nie ma co liczyć. Może już się zmieniło, bo tam było podwójnie wywapnowane, podwójnie obornik poszedł. No i zawsze tam zalecę podwójnie nawozy, żeby po prostu wyrównać. No i nie było różnicy na pszenicy w tym roku. Dobra. Trzeba będzie to wrzucić na drogę. Teraz trzeba pootwierać zaworki blokujące. No i dobra, możemy przewalać pług. Kółko spadło. Podniosę sobie trochę na przodzie, bo tutaj pakomat trzeba będzie podnieść do góry. Muszę wysiąść jeszcze raz po rozłożeniu. Tu jeszcze przestawić zawór, bo muszę złożyć pierwszy bał. Pierwszy pakomat musi pójść do góry. Żeby po drodze nie jechał. Dobra, jest do obucha podniesiony. No i dobra. Co tu następnie? Rozkładamy na pełną szerokość. Nie wiem, czy było na pełną zawsze. Tak, było na pełną, bo ciągnik szerokie koła ma. Następnie trzeba wario na maksa. Myślę, będzie najładniej orał. Dobra, opuszczamy koniec. Ciekawe, jak będą te pakomaty ustawione, bo na zimową orkę miałem zdjęte, ale tam za wiele nie regulowałem, więc powinno być dobrze. Dobra, teraz tu głębokość. No już sobie ustawię, chyba było zawsze na szóstce. Szybkość opadania. Było coś takiego, żeby za szybko to nie działało wszystko. No i dobra, myślę, że będzie można zaczynać. Trzeba teraz przycofać trochę. Trochę sobie przycofamy. Trzeba bliżej drogi się podsunąć. To nie chciałem tak blisko, bo rozkładałem. Nie chciałem, żeby wał przywalił. No i dobra. Dobra, zobaczymy, jak to będzie szło. Pierwszy raz, pierwszy przejazd. Kurwa, panie, żeś dopierdolił po jaja. Dobra, teoretycznie jakoś zaczęliśmy. Trzeba tutaj sobie przednią skibę ustawić. Miało być ładnie na drogę narzucone. Trzeba trochę zgłębić. 4,5, o, za głęboko. No i tak pasuje, jest świetnie. Ech, kurwa, w końcu oranie. Jak ja na to czekałem. Nie, no muszę tu głęboko zarżnąć przednią skibą, żeby wyrównać to z drogą w miarę. Pierwszy raz to takie, wiecie, ustawienie, no to nie jest nawet ustawianie. To jest takie oranie na pałę.
powolutku, pierwszy raz musi być ładnie przeciągnięty. Musimy sobie regulować głębokość, żeby wyrównać te pole z drogą, żeby jak trzeba zjechać z drogi na pole, żeby było w miarę równo. Tu trochę kamienie już się odzywają. Ten tylny wał chyba będzie dobrze ustawiony, tak pamiętam w miarę ustawienia z tamtego roku, więc jest to w miarę. Fajne, dość długie pole tutaj mam. Tu właśnie rzepaczek pójdzie, tu pszeniczka. Jest już stależowane, to już zdążyło przerosnąć fajnie, bo to już 2 tygodnie chyba minęło od uprawki. Zaraz ustawimy sobie przedni wał. Będzie to szło. Będziemy też szybciej jechać, bo teraz jedziemy tylko 5-3. 5-3, bo chcę to dobrze od drogi zrobić. Jak zaczniesz, tak będziesz szedł. No i to mówię. No, patrzcie, jak teraz mamy pięknie do drogi dorzucone i nawet nie wyrzucone na drogę. A jakbym leciał chyba 8 czy 9, to by było wszystko na drodze. Zaraz zobaczymy głębokość, ale to jak już wjadę sobie, drugi raz przejadę. Raczej powinno być dobrze. Picabello jest. O, trzeba trochę zgłębić jeszcze przednią skibę. Ogólnie przedni wał jest regulowany i odsuwa się hydraulicznie i podnosi się hydraulicznie. No a drugi, no wiadomo, na łącznikach jest skręcanych. Trochę trzeba podciągnąć, żeby tak na drogę za bardzo nie wywalało. Jak widać, kamienie są. No i będą, no takie pola mamy. No. Co roku się zbiera i tak wszystkich nie da rady nigdy wyzbierać. O, już teraz się świeci. Zielona farba się przetarła dość szybko. Wiecie, ciężka ziemia to i szybko przeciera. I teraz tak 6,5 jedziemy. Ogólnie i tak tam szybciej nie orze do 8, jak orze to jest szałciał. Pług fajnie radzi sobie, nawet przy 5 na godzinę jest ładnie odwrócone. Zresztą no, przedpłuszki robią robotę. No. Na ścinaczach tego samego nie było w uniach. A właśnie, a propos unii, no szykowałem Mirkowi pług. Nowe lemie jeszcze dostał na 5 skip. Także będziemy niedługo orać na 2. Pod pszenicę, pod żyto. Prima sort. To jest naprawdę, ten pług to jest skarb, który udało mi się trafić. Jestem z niego ogromnie zadowolony. No po nim jest tak idealnie zaorane, że... No Unia też źle nie orała. Kwestia dobrych ustawień. No i podzespoły musiały być aktualne, bo jak ich nie było, lemieszy nie było, no to i był problem. Bynajmniej z zagonowym, bo obrotówka jest ciężka, więc ona nawet jak nie miała lemieszy. Ja często robiłem tak, żeby dorać lemieszy, zwalałem dłuta, żeby ten czub lemiesza jeszcze zorać. Szła bez problemu, jak było mokro, to... No Kwerneland, jak w tamtym roku się pokończyły lemierze, no to był problem też go wsadzić w ziemię. No teraz to jest mokro, bo wczoraj jak dojebało u nas deszczu, to nie zwinałem wszystkie słomy jeszcze, no słoma musi poczekać. Jest tutaj ważniejsza robota. No w tą stronę to mi baja wyszła. W tą stronę to mi luksusowo wyszło zaczęcie. No zakończenie trochę marniej z poprzedniego przejazdu. No i nawet ustawienia pasują z przeciwnej strony. Także jest idealnie, nic nie trzeba robić. Nawet pakomaty się zgadzają, jeden na drugi zachodzi. Idealnie. Może trzeba trochę będzie zgłębić, żeby mocniej nacinał. Dobra, no standardowo wbijam 11 bieg. I lecimy, no co to dla takiego ciągnika, taki pół.
trzeci przejazd ubywa. O, tu jest trochę gliny. Pakomaty właśnie fajnie to rozcinają, no i nie zastygnie, chociaż jesienią nie ma problemu właśnie z tym zastyganiem. Na wiosennych orkach to by był problem, ale wiosennej orki to ja unikam jak ognia. O, jest luksusowo, ale będzie rzepak się cieszył. No i możemy lecieć. Tutaj mam teraz, mam jedenastkę teraz wbitą, 7,5 na godzinę, tak akurat fajnie pasuje. Tu jest działka po pszenicy zimowej, ale musiałem dorobić właśnie hektar, bo tutaj jest 5 hektarów, no a rzepak wiadomo jak to z tymi jednostkami, na 6. No i dorobiłem hektar tam pojarej pszenicy, bo to pole obok pola, miedzy żadnej nie ma, bo to jest jedna duża działka, tylko była tak rozdzielona. No i tam po tej jarej pszenicy, bo tutaj był obornik w tamtym roku, a jeszcze rok wcześniej było wapno. No i tam po pszenicy dałem teraz gnojowicę jeszcze pod korzeń, przed talerzowaniem. Ładnie to zlałem, zrobiłem talerzówką. No i teraz to założymy. Tutaj jeszcze obornik się wywala normalnie, bo jak Mirek dopierdoli dawkę 60 ton na hektar, to później ja dlatego tylko niecałe 100 kilo sypię azotu, bo po co mi więcej? Zatrzymam się przy okazji, bo jest kamień z przodu. Ale wieje, ale puszysta ziemia. Co tu mamy? O, jeszcze jest i wapno. O, a tutaj mamy oborniczek. Wszystko jest w ziemi. Zabiorę go, nie będę go zaorywał. Znaczy się zabiorę, przerzucę go po prostu. Wał go nie sięgnie, nie sięgnie. Idę, bo muszę trochę też docisnąć tył w pakomacie, żeby lepiej to brało. Czekaj, ta, to jest do grabek, to jest do pakomatu. Dociśniemy też przód, w dół troszkę. O, tak. Tak by pasowało. Przód. A co tam z tyłem się dzieje? No tył trochę za mało. Za mało bierze. Dobra, to trzeba grabki będzie od razu opuścić. No tu nie ma dźwigni. Z przodu jest dźwignia, a z tyłu nie ma dźwigni, ale trzeba sobie jakoś poradzić. O, fajnie, jedzie w dół. Co to robić? Dźwignia będzie. Po prostu za mało tego używam, żeby mi była dźwignia potrzebna. No ale jak widać, trochę używam. I tak by było. No grabek to akurat tam nie ma za wiele co opuszczać, bo są tylko 4 palce. I jeszcze są. No. No i baja! Tak to fajnie wygląda. Och, te zapachy tej ziemi. Dobra, cykniemy jakąś fotę. Do bruzdy. No i lecimy.